Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Dzisiaj chciałbym Wam odpowiedzieć na pytanie, które dosyć często przewija się w Waszych mailach, w Waszych zapytaniach na Facebooku, bo pod komentarzami na YouTubie raczej pytań nie zadajecie, ale pytacie ogólnie o to, jak zaczęła się nasza przygoda, jak zaczęło się tworzyć Hard PC. Otóż sytuacja jest dosyć zabawna, ponieważ ja, mając 16 lat, to był 2006 rok, tak, no jeszcze nie jestem taki stary, założyłem sobie portal o komputerach, pisząc artykuły, newsy, mając jakąś tam pewną wyklarowaną redakcję. Tym mogę się pochwalić, że niektórzy z naszych redaktorów piszą dzisiaj dla bardzo dużych pism, bardzo dużych portali. Założyłem sobie ten portal i jakby zupełnie przypadkowo zgadałem się z właścicielem Hard PC, czyli z Pawłem. Tak się stało, że zaczęliśmy jakoś komunikować się przez prywatne wiadomości na forum PC Lab'a, a później zaczęliśmy się komunikować na Skype'ie i mimo, że dzieliło nas 250 km różnicy w odległości, ja mieszkam w Łodzi, on tutaj mieszkał w województwie lubelskim, w okolicach Opola Lubelskiego, no to jakoś tam złapaliśmy nić porozumienia. On akurat był na etapie zakładania firmy i szukał przy okazji jakby nazwy dla tej firmy. Stwierdziliśmy, że w sumie połączymy siły. On będzie prowadził sklep pod nazwą Hard PC, bo to taka nazwa została jakby wymyślona przez nas, wybrana, a ja się zajmę działką jakby portalu komputerowego i będę jakby prowadził, publikował informacje, recenzje, tego typu informacje. I tak też się działo, robiliśmy ten portal z grupą grubo ponad 10-osobową przez bodaj 3 lata. Szło bardzo fajnie, sklep w międzyczasie się rozwijał. Fajnie, bo była taka sytuacja, że potrzebowaliśmy, nie wiem, pieniędzy na serwer, bo to były takie czasy, kiedy jakby gigantycznych przychodów z reklam małe portale bądź takie dojrzewające dopiero nie miały, dlatego jak potrzebowaliśmy pieniędzy na serwer, na domenę, to wszystko nam gwarantował Paweł, bo też jakby my jemu robiliśmy reklamę, po prostu, nie wiem, wrzucając informację, że niektóre sprzęty, które były nasze, były dostarczane przez niego. Oczywiście to było tak mocno naciągane, aczkolwiek reklama była robiona. I co? No i w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu dłużej ciągnąć portalu, że są od nas znacznie większe redakcje, znacznie bardziej profesjonalne i też jakby nie ma sensu kopać się z koniem i po prostu na siłę udowadniać tego, że jest dobrze, jak nie było. To też wzięło się z tego, że niektóre firmy niekoniecznie chciały nam dawać sprzęt na testy z uwagi na dosyć cięty język niektórych naszych redaktorów, którzy po prostu nie cackali się, tylko jechali z wadami takimi, jakimi one były naprawdę, czyli pisali prawdę, nie koloryzowali, bo musicie wiedzieć, że czasami dostawcy sprzętu, dystrybutorzy, agencje PR-owe potrafiły dzwonić do redaktorów i przez telefon ich nękać, można tak powiedzieć nękać, bo żeby to nie było zbyt wydumane słowo, aby oni zmienili treść swoich publikacji na bardziej łagodną, tak, żeby te wady ukazać, ale jednak te wady stały się praktycznie zaletami. No my tak nie robiliśmy, dlatego też wyszło jak wyszło, nie chcemy tego jakby dalej zagłębiać. Prowadząc portal, ja miałem cały czas wolną rękę, mieszkałem w Łodzi, Paweł prowadził sklep w Opolu Lubelskim. Spotykaliśmy się dwa razy do roku w zasadzie. Pierwszy raz spotkałem się z nim podczas targów w Lublinie, drugi raz spotkałem się z Pawłem na jego weselu i trzeci raz spotkałem się znowu z Pawłem na targach w Lublinie. To było wszystko na przestrzeni 2 lat. Sorry, jeszcze po drodze było PGA 2006, ale to były, sorry, SWC 2006 i to były absolutnie nasze początki znajomości. Dobra, nie ma portalu, portal się zwinął. Stwierdziliśmy, że trzeba coś zacząć działać innego, tak żeby wejść do internetu, bo mogliśmy wykorzystać wiedzę, którą mieliśmy dzięki temu, że te sprzęty, większość tego sprzętu macaliśmy i o nim pisaliśmy. Zatem w zasadzie za namową Mateusza z firmy Mattech, już nieistniejącej,
Spotkaliśmy się z nimi, jakby oni nas namówili na to, żeby rozpocząć handel internetowy i to jakby pokazali nam, jak robić pierwsze kroki i to w zasadzie dzięki nim złapaliśmy zajawkę na handel internetowy. To się rozwijało bardzo powoli, zaczęliśmy tylko i wyłącznie od handlu na Allegro. Byliśmy bardzo zadowoleni, kiedy wysyłaliśmy jedną paczkę dziennie, dwie paczki dziennie, trzy paczki dziennie. W tej chwili wysyłamy tych paczek kilkadziesiąt, kilkaset, w zależności od dnia i od tego, jaki jest aktualnie sezon. Także tak, tak wyglądały właśnie takie ultra, ultra początkowe fazy naszej działalności. Oczywiście w miarę upływu czasu pozyskaliśmy nowych dostawców, nowe źródła towaru, zaczęliśmy pracować nad sklepem internetowym i w tej chwili jakby Allegro no jest bardzo dużym naszym kanałem sprzedaży, jednak staramy się promować nasz sklep internetowy, bo tam jesteśmy po prostu w stanie więcej zaoferować, jeżeli chodzi o jakość obsługi, o jakąś tam obsługę posprzedażową, o rozszerzone gwarancje, o no... Więcej po prostu możemy zrobić, tak? Na Allegro też nie mamy jakby wszystkiego, zresztą chcemy jakby promować siebie, a nie promować Allegro i zarobić na prowizji, no właśnie, grupie Allegro. I tak istniejemy od 2006 roku jako firma, jako sklep internetowy działamy od 2009, mamy 2016, więc już 7 lat jesteśmy na rynku, jakoś sobie radzimy. Raz lepiej, raz gorzej, ale zazwyczaj jest na plus i dajemy radę. Nie wiem, chyba to byłoby w zasadzie... A nie, dopytujecie właśnie, jak to jest, ilu osobowy mamy zespół. No więc zespół jest 4- bądź 5-osobowy, to jest takie lotne trochę. Ja nadal siedzę w Łodzi, nadal większość czasu spędzam w Łodzi, pracując zdalnie, nie ma z tym żadnego problemu, to naprawdę da radę ogarnąć. Więc to nie jest tak, że jeżeli mieszkacie w jakimś miejscowości, w jakimś mieście na drugim końcu Polski, że nie możecie pracować dla firmy, która jest kilkaset kilometrów dalej, to jest absolutna bzdura. No chyba, że to już naprawdę nie, będąc magazynierem nie można pracować w firmie kilkaset kilometrów dalej, ale będąc taką osobą jak ja, czyli handlowcem, nie ma to żadnego problemu, nie ma przeszkód. Dlatego też nadal mieszkam w Łodzi. Okazyjnie pojawiam się w Opolu Lubelskim w naszej firmie, chociaż ostatnio siedzę tu już drugi miesiąc praktycznie bez przerwy z powodów różnych, ale nie narzekam. Dobra, myślę, że powiedziałem Wam to, co chciałem Wam powiedzieć i to, co mogłem Wam powiedzieć i w jaki sposób odpowiedziałem na Wasze pytania, które gdzieś tam się przewijały. Jeżeli chcecie, żebyśmy Wam poopowiadali troszeczkę o kulisach naszej działalności, o ogóle niekoniecznie o naszej działalności, ale o działalności sklepów internetowych, czy wszystkim innym, bo troszeczkę takich tajemnic mamy, możemy zdradzić, tylko że też chcielibyśmy, żebyście to Wy dali nam znać, o czym chcecie usłyszeć. Dobra, to byłoby na tyle ode mnie. Ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia przy okazji kolejnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.